mojaoleśnica.pl. Jowita Skruch, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem naszej świątecznej sondy jest osoba, o której wszyscy słyszeli, ale tak naprawdę mało kto ją widział. Nie chodzi tutaj o świętego Mikołaja. Mowa o niespodziewanym gościu, który może zapukać do naszych drzwi w wigilijny wieczór. Zapytaliśmy przechodniów, czy przyjęliby niespodziewanego gościa do swojego stołu. Oczywiście. Tak, oczywiście przyjęłybyśmy niespodziewanego gościa, gdyż on jest dla nas ważny, ten gość, dlatego że może nie mieć domu i chciałybyśmy po prostu mu pomóc, temu gościu. Dać mu jeść i dać mu po prostu ciepły jakiś posiłek. Wie pani co, ja już mam takich gości niespodziewanych. No. Jeżeli ktoś by się zgłosił, to czemu nie? Ale to są zazwyczaj osoby z pana rodziny, czy to są osoby, których pan nie zna? Nie, to są tacy znajomi, ale nie z rodziny. Oczywiście, że tak. Taka tradycja jest, żeby zostawić jeden pusty talerz dla niespodziewanego gościa, więc czemu nie przyjąć? A czy kiedykolwiek była taka sytuacja, że przyjęli państwo tego niespodziewanego gościa? No jeszcze nie było, ale gdyby była, to oczywiście byśmy przyjęli. No, tak trochę nad ludźmi mieszkamy, więc raczej za bardzo ludzie nie wiedzą, gdzie nas można spotkać. Oczywiście to jest tradycja, którą mi mama wpoiła od małego dziecka, także zawsze jest talerz dla wędrowca strudzonego. Zawsze się znajdzie miejsce na niego. A czy to na przykład jest zazwyczaj jakiś członek rodziny, czy zdarzyłaby się taka sytuacja, że po prostu było to osoba, której w ogóle pani nie znała? Oczywiście, nawet obca osoba się przyjmie, oczywiście. Taka tradycja, tak nakazuje tradycja nasza polska, niestety. Myślę, że tak, na kolację jak najbardziej. Czyli zawsze ten dodatkowy talerz się znajduje? U nas tak, w naszym domu to jest po prostu już tradycja. No jeszcze nie miałam takiej sytuacji, ale bardzo chętnie zawsze przyjmę. Oczywiście. A czy była taka sytuacja w pana rodzinnym domu, że musiał taką osobę pan przyjąć? Nie, akurat się tak nie zdarzyło. Ale jakby się zdarzyło, to bardzo chętnie. Myślę, że tak. Czyli zawsze dodatkowe nakrycie się znajduje na państwa stole? Zawsze, bo tak jest zgodnie z tradycją, a my tą tradycję utrzymujemy. Nawet wskazane jest, a tradycja, która u nas w Polsce, to takie coś powinno być. W dzisiejszych czasach owszem, jest taka obawa, ale ja myślę, że Wigilia jest to takim dniem, gdzie raczej nie ma czegoś takiego, że ludzie wykorzystują tą dobroć. To jest tradycja, którą trzeba kontynuować, no pewnie. A czy kiedykolwiek zdarzyła się taka sytuacja, że jednak ten niespodziewany gość dotarł do pana do domu? No raz, tylko nie był taki może niespodziewany, który w ostatniej chwili zaproszony, ale chętnie przyszedł. Chyba tak. To jest jeden taki dzień, w którym należałoby każdego uhonorować. A jeśli taki będzie, to dlaczegożby nie? No tak, jakby nie był pijany, to tak. Chyba nie. My nie lubimy niespodziewanych gości. A dlaczego państwo by nie przyjęli takiego gościa? Przyjąć może byśmy przyjęli, ale nie bardzo. Po dwóch z taką teczką i z szarym krawatem. I zawsze nas pytają, co sądzimy o Panu Bogu. Do babci raz przyszła osoba i była chwilę, zjadła i poszła. A ja w imieniu swoim i oczywiście całej redakcji życzę państwu wesołych, radosnych, ale przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia. No i oczywiście smacznego karpia. Mojaoleśnica.pl